Kobieta wyjeżdża w podróż służbową za granicę, zostawiając męża samego, by zajął się domem i dziećmi. Po kilku dniach dzwoni, aby sprawdzić, jak wszystko się układa. Mąż mówi. Wszystko w porządku. Dzieci wreszcie dobrze śpią bez ciebie, a szef dał mi dodatkowy tydzień wolnego do czasu twojego powrotu. I jeszcze jedno. Zapomniałbym powiedzieć, że kot nie żyje. został potrącony przez samochód. Co? Żartujesz? Dlaczego nie mogłeś mi tego powiedzieć delikatniej? Co masz na myśli? Wiesz, jak bardzo go kochałam. Mogłeś mi skłamać i stopniowo do tego dojść. Mogłeś powiedzieć, że utknął na dachu, a następnego dnia, że upadł i złamał nogę. A w piątek mogłeś mi powiedzieć, że odszedł spokojnie we śnie. A nie wybuchasz. Kot nie żyje. Mężczyzna przeprasza, ale żona z wściekłością odkłada słuchawkę. Po kilku dniach dzwoni, żeby przeprosić. Wybacz mi ten wybuch. Te spotkania są naprawdę stresujące. Jak się wszyscy mają? U nas wszystko w porządku. Jasio zdobył kartę pływacką, a Małgosia mówi, że chce lalkę na święta. I jeszcze jedno prawie zapomniałem. Twoja mamusia utknęła na dachu.